Cześć, witam was z kanału Kury i Kaczki Ozdobne. A dzisiaj zapowiadane Q&A. I zaczynamy. Pierwsze pytanie od Śląski Hodowca Zwierząt. Co sądzisz o rasie Aumankemani? Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, ale co sądzę, no? Rasa niezbyt mi się podoba, aczkolwiek jest ciekawą dosyć rasą, ponieważ każdy element ciała tego ptaka jest calutki czarny. Ale nie wiem, mi się jakoś nie podoba za bardzo. Mocny Pablo. Czy masz jakieś inne zwierzęta oprócz kur i kaczek? Mam psa i kota. Psa mam rasy Border Collie, a kota takiego zwykłego dachowca, choć moim zdaniem jest dużo ładniejszy niż takie zwykłe dachowce. Jakie mam zamiar hodować kury? No to na razie zamierzam zająć się hodowlą właśnie Jersey, ale no i co, zamierzam powiększyć stado teraz, jak przyjechałem do Polski. Widzę, na razie tyle. Potem się zobaczy. Czy masz zamiar powiększać kurnik? Powiększać kurniku, no mam zamiar mam tu taką, jak to się nazywa, taką budkę dosyć dużą, jak może pół kurnika mojego. I tam będzie odchowalnik, ale na następny rok, ale tak kurnika z tego nie zamierzam na razie powiększać, bo nie mam pieniędzy. Co ile będziesz rzucał odcinki? Będę starał się teraz rzucać odcinki, jak jestem co tydzień. No ale zobaczymy. KW Hodowca Kur zapytał się, gdzie kupiłeś kurnik? No to kurnik kupiłem u znajomego. I jest to taka po prostu naczepa z auta dostawczego. Hustle N zadał pytanie, czy w bloku można trzymać kury? No trzymać można, ale nie wiem, był kiedyś taki odcinek, kiedy pani nagrywała właśnie, jak trzyma bojowce takie małe. Ale tak ogólnie to nie polecam raczej. No właśnie, mój kot przyszedł, mogę wam go pokazać. To jest jeszcze taka malutka kociczka. I kury się przestraszyły trochę. No i dalej. Bertus Farm zapytał, czy zamierzasz doświetlać kurom w zimę, aby miały dłuższy dzień i czy będzie jakieś nowe rasy? Doświetlać może na początku, ale na pewno nie przez całą zimę, bo to też chyba nie jest zbyt dobre, bo kury też sobie muszą odpocząć od niesienia jajek. A czy będą jakieś nowe rasy? Na razie nie będzie nowych ras. Może będzie coś nowego, no ale to później wam powiem. Gdzie kupujesz nioski? Nioski jak kupywałem, teraz już nie będę kupywał. No to kupywałem na targu, takim zwykłym, a gdzie jeździsz na giełdy, to jeżdżę na giełdę do Proszowic, do Miechowa, czyli tam u mnie w miejscowości. I dwa razy byłem w Busku. Aha, i te dwa pytania ostatnio zadał KW Hodowca Kur, bo zapomniałem powiedzieć. Pan Czału Czału zadał pytanie, co myśli o tym, aby spróbować hodować mieszance kur różnych ras, tak aby otrzymać ciekawe ptaki. Myślę, że jeśli komuś nie zależy na właśnie tej rasowości, to jest to spoko pomysł, ale ogólnie to mi się raczej nie podoba. Kiedyś mi się podobało, teraz już nie. No i co? I dalej. Przewracamy. I tak. Kurki ozdobne, moja pasja, zapytało. Zamierzasz hodować inną rasę kur lub kaczek oprócz Jersey i kaldaków? To już odpowiadałem wcześniej, że na razie nie. Od ilu lat hodujesz kury? Co myślisz? Aha, to teraz jest podpisane. Prawilny Dres pyta, od ilu lat hodujesz kury? Czy myślisz nad powiększeniem basenu dla kaczek? Co byś chciał hodować w przyszłości? Jak masz na imię, nazwisko i ile masz lat? Od ilu lat hodujesz kury? No to no hoduję kury od początku kanału, czyli jakieś półtorej roku. Może dwa lata niecałe. Nad powiększeniem basenu, no
szczerze mówiąc, na razie nie mam czasu. A te kaczki naprawdę nie są takie duże, że one w tym basenie spokojnie się mieszczą i mają jeszcze miejsce. Więc będę myślał nad powiększeniem basenu na wiosnę, jak będą młode dopiero. I co byś chciał hodować w przyszłości? No to na pewno chciałbym bażanty. Na razie myślałem nad srebrnymi, no ale też nie mam za bardzo miejsca. I rodzice się nie chcą zgodzić, no bo ja jestem cały czas w internacie, oni by się musieli zajmować. I jak masz na imię, nazwisko, ile masz lat? No lat mam 17, no a resztę nie powiem, no bo nie widzę w tym żadnego celu. Z jakiego województwa pochodzisz? No to pochodzę z województwa małopolskiego. Aha, tutaj dalej, no, zapomniałem sobie powiedzieć. Zapyta kanał i nie mam imienia, aha. No to z jakiego województwa, no to powiedziałem z małopolskiego. Ile masz skór wszystkich razem z kurczakami? No teraz trudno powiedzieć. Razem z kurczakami, no to myślę, że około jersey mam około 20. Może nie całe 20, 15, 20, coś takiego. Plus te dwie nioski. 15, 20 plus te dwie nioski. No i co, a ja miałem więcej oczywiście, no ale wybrałem te najlepsze sztuki. Dobra, następny pytanie. Rafit Gameplay pyta. Ile ma pan kur? No to przed chwilą powiedziałem. Kiedy będą nowe nabytki? No nie wiem jeszcze. Ile kwok u pana w roku się działo? Ile ma pan kurczot? No kurczot na tą chwilę mam może, nie wiem, z 10. A ile kur się działo? No to się działy 3 kury takie, którym pozwoliłem siedzieć. Jedna była taka, 3 kury, którą pozwoliłem siedzieć. Czwarta była taka, która nawet nie wiedziałem, że się działa i przyprowadziła kurczęta z, no po prostu z pola. Nie wiem, gdzie ona się działa, pewnie gdzieś pod jakimiś krzakami. I następne pytanie, Adi Sunaj zapyta, i jak długo hodujesz, co chcesz jeszcze hodować? No jak długo hoduję, to mówiłem, i co chcę hodować też mówiłem, że na razie to co mam i może kiedyś bażanty. Jakie kury polecasz ze swojej hodowli i jakie kaczki hodujesz? Hoduję no kaldaki, a no kury jakie polecam? No mam jerseya i w sumie je polecam, bo nie jest to trudna rasa, a mi się bardzo podoba, no zależy jak dla kogo, ja lubię duże rasy. Następne pytanie, Karol Pawikowski. Kiedy zrobisz stan hodowli? Stan hodowli, właśnie myślałem nad tym i prawdopodobnie zrobię w sobotę. Małe dziecko z planety opanowanej przez misie polarne pyta, w jakiej miejscowości mieszkasz? Mieszkam w Miechowie, to chyba wszyscy wiedzą. Michał Celka pyta, co daje kurom do jedzenia? No, pszenice, 3 rodzaje mieszanek. To wszystko, co z obiadu praktycznie. Znaczy tam wybieram, bo wiadomo, nie wszystko można dawać. Dynie teraz, bo są. No i zieloną trawę wypuszczam tutaj na trawę. Pewnie jeszcze coś daje, ale to już nie wiem nawet. Kury się teraz boją, bo znowu kost podchodzi. Dalej, Chris 1988 pyta. Czy w przyszłości zamierzam zmieniać kurnik? Raczej w bliskiej przyszłości nie, ale w dalszej tak. Czy istnieje możliwość podjechać i zobaczyć na żywo twoje stado? No jasne, jeśli tylko ktoś by chciał, no to wcześniej możemy się ugadać, niech napisze komentarz. Potem jakoś się zgadamy, nie wiem, przez telefon czy na Facebooku. I jasne, można przyjechać i zobaczyć. Kicek pyta. Ile masz lat? 17. Co sądzisz o kurach Araukana? Są to fajne kury. Na pewno fajne jest to, że noszą zielone jajka. Ale trzecie pytanie. Jakie kaczki na początek? No, na pewno francuskie. Mogą być też właśnie kaldaki. No i chyba syna łatwiejszych to tyle. Dobra. Teraz powiem wam tak, to był pierwszy odcinek.
Q&A. Z takiego rodzaju, że jest dużo pytań, zaraz nagram drugi i pojawią się na kanale wtedy, kiedy pod tym odcinkiem będzie 40 łapek w górę. Pytania będą z tego samego Q&A, bo będę właśnie za chwilę nagrywał. No ale dopiero przeczytałem dwie kartki, tak jak wczoraj pokazywałem, są cztery i zaraz przeczytam następne dwie, więc następny odcinek pojawi się, gdy pod tym odcinkiem będzie 40 łapek w górę. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.